Kolej linowa na Kasprowy Wierch to jeden z symboli Zakopanego. Tak silnie wpisała się w krajobraz tatrzański, że trudno dzisiaj wyobrazić sobie, że jej nie ma. A jednak niewiele brakowało, żeby w ogóle nie powstała. Część piąta. Kolej linowa. Zanim kolej linowa zmieniła Zakopane na dobre, było ono góralską wioską modną wśród artystów i elit II Rzeczpospolitej. Zakopane okresu lat 20. i 30. to było miejsce wyjątkowe zupełnie na mapie II Rzeczypospolitej. Do tego stopnia wyjątkowe, że Rafał Malczewski, syn Jacka, znanego malarza, nazwał Zakopane tamtej epoki trochę przewrotnie, ale chyba jednak niezwykle celnie pępkiem świata. Z jednej strony mieszkała tu grupa naprawdę wybitnych artystów, którzy tworzyli taką atmosferę zakopianiny, jak to nazwał Witkacy. Byli to m.in. Karol Szymanowski, świetny muzyk, a z drugiej strony Stanisław Ignacy Witkiewicz, czyli Witkacy, syn Stanisława Witkiewicza seniora, który był takim zakopiańskim demonem lub wariatem skrupówek, jak go nazywano. To był człowiek wielkiej inteligencji. Mieszkali tutaj i przebywali w pewnych okresach swojego życia tacy wybitni twórcy jak Kornel Makuszyński, który pisał takie dosyć złośliwe felietony pod adresem Zakopanego. Właściwie do Zakopanego wtedy przyjeżdżali wszyscy, to znaczy głowy naszego państwa. Prezydent Stanisław Wojciechowski, prezydent profesor Ignacy Mościcki, marszałek Polski i wódz naczelny Józef Piłsudski, poszczególni premierzy polscy, ministrowie, no i śmietanka ówczesnej Polski, czyli cała Warszawa, praktycznie Lwów, Wilno. To było miejsce, które skupiało ludzi z różnych względów, bo odpoczywano wtedy od miejskiej atmosfery, zagłębiano się w góralszczyznę i w góry, szukano wolności, ale też przede wszystkim cieszono się z tej wolności, bo przecież po 123 latach odzyskaliśmy tę wolność. Z drugiej strony pojawiła się zupełnie nowa jakość. Tą nową jakością dla Zakopanego były narty. Wyznaczyły nową epokę w dziejach Zakopanego. Epokę białego szaleństwa. I w tym momencie wybudowanie kolei linowej na Kasprowy Wierch stało się przypieczętowaniem tej epoki. Inicjatorem budowy kolei był Aleksander Bobkowski. Bobkowski był z jednej strony znanym działaczem narciarskim, był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Był też działaczem FIS-u, czyli Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, ale jednocześnie był wiceministrem transportu, któremu podlegały między innymi koleje państwowe. No i prywatnie był zięciem prezydenta Mościckiego, więc miał no wszelkie umocowania i możliwości, by taką inwestycję przeprowadzić. Bobkowski był człowiekiem niezwykle wpływowym i popularnym. Był pasjonatem nart i ich wielkim propagatorem. Marzył, by Polska zyskała ośrodek sportów zimowych dorównujący najsłynniejszym alpejskim kurortom. I kiedy został ministrem komunikacji, mógł swoje marzenie spełnić. Pierwszą inwestycją zrealizowaną w tym celu była słynna Lux Torpeda, czyli jak na tamte czasy super szybki pociąg łączący Kraków z Zakopanem.
Był jednym z pierwszych rekordzistów zjazdu na czas z Kasprowego do Kuźnic. Jeździł na nartach drewnianych z jednym kijem bambusowym, a potem z dwoma kijkami bambusowymi. No i z czasem, kiedy powstał Polski Związek Narciarski, to dostał się do jego władz jako bardzo dobry organizator. No i to spowodowało, że szybko, bo już w latach 20. Bobkowski, nazwany Bobem tutaj w Zakopanem, został prezesem PZN-u i bardzo mocno działał w strukturach Federacji Narciarskiej w Szwajcarii, gdzie rzeczywiście pozycja Polski dzięki Bobkowskiemu wtedy była bardzo silna. Wspierał budowę polskich i funkcjonowanie polskich wytwórni nart. No więc to był naprawdę świetny facet z wizją, który działał konsekwentnie i dzięki niemu narciarstwo polskie zaistniało na świecie. Idźcie, ja was dogonię, tak? Wie pani, to bezcelowe było, bo tu już ja jednego szusa, prawda, i nie dogonicie mnie. Nie, jedźcie. Ja was... No co, jedziemy? Nie, jedźcie, ja was dogonię. Dlaczego pan stoi? Jedźcie państwo, ja was dogonię. Dobrze. Pierwsze narciarskie Mistrzostwa Polski odbyły się w Zakopanem w 1920 roku. W skokach narciarskich rekord skoczni wyniósł 14 metrów. Zawody były sukcesem, a Kasprowy stał się świętą górą narciarskiego bractwa. Plany budowy kolei linowej skonkretyzowały się po 1929 roku, kiedy to na szczycie Kasprowego Wierchu odbyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie. I wówczas to narciarze musieli całą drogę na szczyt pokonać pieszo po prostu, żeby móc wziąć udział w zawodach. Te zawody zostały organizowane w wielkich mrozach, ale wypadły świetnie naprawdę. Oczywiście było trochę osób, które być może nie były do końca zadowolone. Na przykład taki szwajcarski biegacz oskarżał Polaków, że go na trasie biegu rzekomo zatruli czekoladą. No nie sądzę, żeby wedlowska świetna czekolada była przyczyną jego słabego wyniku. Konsekwencją organizacji tych zawodów było przyznanie Zakopanemu Mistrzostw Świata FIS po raz drugi w roku 1939. I to niewątpliwie zmotywowało Bobkowskiego do działania. Chciał, aby na Mistrzostwa w 1939 roku kolejka była już gotowa. Podobne urządzenia istniały już na terenie Szwajcarii, na terenie Francji, Niemiec, więc Polacy nie byli pierwsi, ale w Polsce to było pierwsze tego typu urządzenie i w tej części Europy także. No więc wyzwanie było potężne. Szczęście Bobkowskiemu sprzyjało, bo Kasprowy, jak i spora część Tatr, przeszedł wówczas w ręce państwowe, przekazany przez rodzinę Zamoyskich. A ponieważ cała Polska żyła budową Centralnego Okręgu Przemysłowego, pojawił się pomysł stworzenia analogicznego Centralnego Okręgu Turystycznego, który byłby zlokalizowany na Podhalu. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Budowa kolejki spotkała się z bardzo ostrym protestem środowisk związanych z ochroną Tatr. Ponad 90 takich organizacji, które nazwalibyśmy dzisiaj proekologicznymi, a to były organizacje zajmujące się ochroną przyrody, pisały protesty do władz państwowych. Rada Ochrony Przyrody Tatrzańskiej pod przewodnictwem profesora Szafera podała się do dymisji na znak protestu. Rozgorzał niezwykle gorący spór narodowy. A kraj podzielił się na dwa wrogie obozy. Jeden z przeciwników budowy grzmiał na łamach prasy: naród targający się w konwulsjach nędzy wydarł z siebie środki na kłębowisko drutu i żelaza, wżerające się w żywe ciało najpiękniejszej ojczystej ziemi. Protesty były, oczywiście, no bo przecież jakieś zniszczenia tej przyrody tatrzańskiej w trakcie tej budowy miały miejsce. Na szczęście projekty ówczesnych wybitnych inżynierów polskich, jak i samo przeprowadzenie budowy, nie okazało się tak inwazyjne dla przyrody tatrzańskiej, jak pierwotnie sądzono. No ale to zawsze tak jest, że tego typu inwestycja budzi i oceny pozytywne, i też negatywne. Efekt tego był taki, że jednak Bobkowski postawił na swoim. Tatry formalnie chronione jeszcze nie były,
ale właśnie trwały prace nad powstaniem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozpoczęła się walka z czasem. Kto będzie pierwszy? Budowniczowie kolei czy założyciele parku? Początkowo z powodu wyśrubowanego terminu nikt nie chciał się podjąć realizacji przedsięwzięcia. Ministerstwo Komunikacji powołało więc Towarzystwo Budowy, którego udziałowcem było m.in. PKP. Jedynym niepolskim podmiotem była Stocznia Gdańska, która miała dostarczyć najważniejsze elementy kolei. Prezesem i dyrektorem technicznym spółki został inżynier Aleksander Kodelski. Prace projektowe ruszyły już w 1934 roku, natomiast sama budowa rozpoczęła się w 1935, w sierpniu. Była to dziwna decyzja jak na tamte czasy i nawet na dzisiejsze realia, ponieważ zaplanowano budowę w środku sezonu zimowego. Prace były przede wszystkim wykonywane przy użyciu ludzkich rąk, koni. Technologia nie pozwalała na użycie nowoczesnych urządzeń do transportu. Wybudowano na początku drogę z Kuźnic na Myślenickie-Turnie, która istnieje do dzisiaj, zresztą droga, na której teraz stoimy. I tą drogą dostarczano materiały budowlane i sprzęt na stację tutaj Myślenickie-Turnie. A dalej na potrzeby budowy stacji na Kasprowy Wierch wybudowano taką roboczą kolej, która transportowała materiały na szczyt Kasprowego Wierchu. Sama budowa kolei na górnej stacji, szczególnie budynku górnej stacji, była wręcz tytaniczną pracą jak na tamte warunki. Dosyć szybko spadł śnieg. Wówczas na Kasprowym Wierchu panują mrozy do minus 20, minus 30 stopni, duże opady, obfite śniegu. Na początku budowy pracowało na Kasprowym Wierchu, na Myślenickich Turniach i w Kuźnicach około 600 osób, a w ostatnich miesiącach budowy ta liczba jeszcze zwiększona została do około 1000 osób. No i proszę sobie wyobrazić, że pracowali tam nie tylko górale z Podhala, ale także tracze i drwale z Polesia. Robotnicy byli sprowadzani z całej Polski. Nieźle płacono przy okazji, to też trzeba dodać. Ówczesne władze za wyniesiony worek cementu na szczyt Kasprowego płaciły 5 zł. No i to wszystko spowodowało, że budowa postępowała bardzo prężnie. Pracowano systemem trzyzmianowym, a nawet w pewnym okresie czterozmianowym, czyli 24 godziny praktycznie na dobę. Wcześniej trzeba było zbudować taki pawilon, można powiedzieć, drewniany. Tak zwany cieplak, budynek, który był ocieplany z zewnątrz deskami, żeby można było murować w środku. Dla umocowania podpór, tych 6 podpór kolei linowej na Kasprowy, wyprodukowano specjalny rodzaj cementu, który nazywał się alek, który wiązał nawet przy temperaturach minusowych. Bardzo trudnym i niebezpiecznym zabiegiem przy budowie kolei jest montaż lin, zarówno nośnych, jak i lin napędowych i odciążnych. Taką liną roboczą rozwiniętą na tych podporach wciągano nową linę na sam szczyt góry i później ją kotwiono, rozkładano na podporach i napinano. Kolejka została wzniesiona, tak jak mówię, w rekordowym tempie dzięki polskiej porządnej myśli inżynieryjnej i dzięki pracy ogromnej robotników. Budowa miała trwać 7 miesięcy. Finalnie kolej skończono 3 dni przed terminem. To był rekord, który nie mieści się w głowie i który nie miał sobie równych. W
ciągu 227 dni od rozpoczęcia robót w 1935 roku do marca 1936 roku powstaje urządzenie, które wtedy było chlubą Polski. W lutym 1936 roku pierwsi pasażerowie wjechali koleją na myślenickie turnie, a 15 marca 1936 roku wjechali oni na szczyt Kasprowego Wierchu. Jednym z pierwszych turystów był między innymi prezydent Ignacy Mościcki. Delegaci rządowi bali się wejść do wagonika, ale Bobkowski zapewniał ich o całkowitym bezpieczeństwie. Pierwszym, który wszedł do wagonu, był pies ministrowej Bobkowskiej. Kolej finalnie pochłonęła 3,5 miliona złotych, natomiast sama jej budowa zwróciła się już po 3 latach jej funkcjonowania, a w pierwszym roku przewiozła rekordową liczbę osób i znacznie powyżej oczekiwań, bo 165 tysięcy turystów. Wybudowano jeszcze dodatkowo obserwatorium meteorologiczne na Kasprowym Wierchu, a w 1939 roku jeszcze jako jakby dodatkowe zwieńczenie, bardzo fajny pomysł, wyciąg saniowy w kotle gąsienicowym, który wywoził narciarzy na górę. Więc całość kolejki to było naprawdę świetnie przeprowadzone przedsięwzięcie i to pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Po sukcesie budowy kolei na Kasprowy Wierch już dalsze inwestycje potoczyły się w zasadzie lawinowo. W kolejnym roku w Krynicy Zdrój zbudowano kolej linowo-terenową na Górę Parkową, a w jeszcze kolejnym znaną chyba wszystkim Polakom kolej na Gubałówkę. Budowa hotelu schroniska na Kalatówkach to też był pomysł Bobkowskiego. W 1939 roku, zgodnie z zapowiedziami, odbyło się tutaj na Kasprowym Wierchu mistrzostwa w narciarstwie. Te zawody naprawdę były zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. To już była naprawdę światowa, najwyższa półka. Polski Związek Narciarski wydał foldery w 14 językach. Skocznia była znakomicie przygotowana do zawodów. Mistrzostwa w 1939 roku były wielkim triumfem Bobkowskiego. Cała Polska kibicowała narciarzom i żyła zawodami, które wykreowały gwiazdy ówczesnego sportu. Bronisław Czech, popularnie nazywany w Zakopanem Bronkiem, na pewno należy do jednych z najpiękniejszych postaci związanych z Zakopanem. Była to osobowość bardzo złożona, powiedziałbym taki człowiek wielu pasji. Bronek przede wszystkim odznaczył się jako świetny narciarz, był 3-krotnym olimpijczykiem i ponad 20 razy zdobył tytuł mistrza Polski w narciarstwie. W dodatku był bardzo wszechstronny. Pasjonowało go szybownictwo, wreszcie malował na szkle. W okresie międzywojennym to była postać, która naprawdę należała do tych sztandarowych postaci polskiego sportu. Oprócz Stanisława Marusarza i jego siostry pięknej Heleny Marusarzówny oraz Zofii Stopki-Olesiak-Marcinowskiej późniejszej i Izydora Łuszczka. To byli zawodnicy, którzy na zawodach na świecie naprawdę mieli dobre wyniki. Po
Podczas II wojny światowej kolej na Kasprowy Wierch przeszła pod zarząd niemieckich wojsk okupacyjnych. I z tym wiąże się bardzo ciekawa historia. Generalny gubernator Hans Frack upodobał sobie Tatry i wybrał nawet na swoją letnią rezydencję mieszczący się tutaj nieopodal hotel na Kalatówkach. Natomiast na samym szczycie Kasprowego Wierchu stacjonowały niemieckie wojska graniczne. I ciekawa historia, która jest związana z tym miejscem, jest taka, że ani generalny gubernator, ani stacjonujący tutaj na co dzień żołnierze niemieccy nie zwrócili uwagi, że na tym jednym z najwyżej położonych budynków w Polsce nadal pozostaje godło narodowe, orzeł w koronie, który do dzisiaj w niezmienionej formie można podziwiać na ścianie budynku stacji górnej na Kasprowym Wierchu. W czasie wojny Bronek był kurierem tatrzańskim, przechodził przez Tatry i został aresztowany przez gestapo, przewieziony do obozu w Auschwitz. No i tam pojawiła się ze strony Niemców propozycja, żeby szkolić niemiecką młodzież. No i Bronek Czech całkowicie świadomie tej współpracy odmówił, przez co w pewnym sensie wydał na siebie wyrok śmierci. Przeszedł do tatrzańskiej i narciarskiej legendy jako ten, który pozostał niezłomny. I to jest chyba najpiękniejsze w tej postaci, że nie podjął współpracy z okupantem. Z Kasprowym Wierchem związanych jest wiele niesamowitych, często mrożących wręcz krew w żyłach historii. Jedną z takich historii jest wyczyn, można powiedzieć, Józefa Uznańskiego, kuriera tatrzańskiego, podczas II wojny światowej. Józef Uznański miał do dostarczenia wiadomość, którą miał zawieźć na stronę słowacką i do tego celu chciał użyć kolei na Kasprowy Wierch. Jego plany pokrzyżowało gestapo, które czekało na niego na górnej stacji. Natomiast w porę zorientował się pracownik kolei, zatrzymał przed samą górną stacją wagonik, wspólnie otworzyli drzwi. Józef Uznański przypiął narty, wyskoczył z wagonu i zjechał bardzo stromym żlebem, tak zwanym żlebem pod palcem, w dół uciekając przed kulami i psami gestapo. Nie dziwne, że to uczynił, gdyż był znanym narciarzem, który również startował w zawodach, a już po wojnie został jednym z bardziej rozpoznawalnych i bardziej znanych ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolej na Kasprowy przetrwała wojnę bez szwanku. Na działanie Górskiej Kolei Linowej można spojrzeć podobnie jak na działanie zwykłej windy w budynku mieszkalnym. Kiedy jeden z wagoników porusza się ku górze, drugi wagon w tym samym czasie jako przeciwwaga zjeżdża na dół. Dokładnie tak samo jak w windzie typowej takiej dla budynków mieszkalnych, gdzie wraz z jednym wagonem wjeżdżającym do góry opada jako przeciwwaga taki betonowy obciążnik. I ten ruch w poziomie osiągany jest przez użycie w sumie trzech lin. Dwie liny to tak zwane liny nośne. Na nich wózek, na którym podwieszony jest wagonik, po prostu jeździ jak po szynach, jak tramwaj po szynach czy pociąg po szynach. Trzecia lina jest liną tak zwaną napędową i to ona reguluje prędkość i jest tą pępowiną, która łączy oba wagoniki. Kolej na Kasprowy Wierch od swojego powstania do dziś przewiozła ponad 40 milionów turystów. Przez te 80 lat funkcjonowania kolei nie wydarzył się żaden wypadek, w którym uczestniczyliby pasażerowie. Funkcjonuje bezpiecznie, jest to bardzo, bardzo bezpieczny środek transportu. Ta kolejka naprawdę była czymś niesłychanie ważnym dla Zakopanego i ona nadal jest ważna, bo to było niesamowite przedsięwzięcie zakończone pełnym sukcesem, także finansowym. A Bobkowski? Dziś mało kto o nim pamięta. Próżno też szukać w Zakopanem jego pomnika. A to przecież w dużej mierze Bobkowskiemu Zakopane zawdzięcza dzisiejszą karierę. To za jego sprawą górska wieś, popularna wśród artystycznej bohemy,
zmieniła się w zimową stolicę Polski.